Słowo Ojczyzna w dniu 10 listopada w szkole salezjańskiej było odmieniane wielokrotnie przez niemalże wszystkie przypadki. Nie mogło być zresztą inaczej, bowiem jedną z misji placówki w Świętochłowicach jest wychowanie do życia w patriotyzmie. Dlatego też przed dniem Narodowego Święta Niepodległości nie mogło w Murach Don Bosco zabraknąć obchodów w rocznicy odzyskania przez Polskę wolności po ponad 100 latach zaborów. Z tej okazji społeczność szkolna wzięła udział w koncelebrowanej mszy świętej w intencji ojczyzny, której przewodniczył ksiądz dyrektor Andrzej Rolnik. Z kolei ksiądz Henryk Urbaś w swojej homilii poruszył tematykę umiłowania ojczyzny, cytując wielu znamienitych Polaków, pisarzy, ludzi kultury czy też duchownych. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko w trudnych czasach stanu wojennego gromadził robotników na co miesięczne msze za ojczyznę, za którą poniósł śmierć, walcząc w niej o sprawiedliwość, między innymi mówił: nie jesteśmy narodem tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma przekazać w dalszą przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecie. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że wolna ojczyzna jest dla nas wielkim darem, ale jest ona także wielkim zadaniem. Ksiądz Urbaś poprzez odpowiedni dobór treści z pewnością spowodował to, że młodzież bardziej uzmysłowiła sobie, czym jest patriotyzm, honor i ojczyzna. Słowa padły na podatny grunt, bowiem adresaci po zakończonej Eucharystii celnie odpowiadali w krótkiej sądzie na temat tego, czym jest dla nich ojczyzna. Ojczyzna mi się kojarzy przede wszystkim z krajem, w którym żyjemy. Więc ojczyzna kojarzy się z patriotyzmem. To ojczyzna kojarzy się z honorem. Kojarzy się z Bogiem, honorem i wiarą. Ojczyzna kojarzy mi się z wolnością, honorem. No to tak, ojczyzna mi się kojarzy z wolnością, z patriotyzmem. Dalszą część obchodu stanowiła okolicznościowa akademia przygotowana przez klasę pierwszą C gimnazjum, która pod okiem wychowawczyni Barbary Gąsior przypomniała genezę święta odzyskania niepodległości. Uroczysty apel został ubogacony pieśniami patriotycznymi przy akompaniamencie na żywo, wykonywanym samodzielnie przez najmłodszych uczniów. Należy obiektywnie stwierdzić, że pomimo wielkiej powagi uroczystości, młodzi aktorzy udźwignęli ciężar odpowiedzialności, dając tym samym wszystkim zgromadzonym dobrą lekcję historii i patriotyzmu.